Ponad 2 miliony 600 tysięcy zakażeń i ponad 180 tysięcy zgonów to najnowszy bilans pandemii koronawirusa na świecie. Z choroby jak na razie wyzdrowiało ponad 700 tysięcy osób. Stany Zjednoczone to właśnie tu liczba przypadków COVID-19 jest najwyższa. To ponad 850 tysięcy chorych, z kolei liczba przypadków śmiertelnych zbliża się do 48 tysięcy, pogłębia się też kryzys amerykańskiej gospodarki. By chronić miejsca pracy swoich obywateli, prezydent Donald Trump podpisał dekret imigracyjny, tymczasowo zawieszający wydawanie zielonych kart. Początkowo na okres 60 dni. Dzięki temu bezrobotni Amerykanie ze wszystkich środowisk jako pierwsi skorzystają z miejsc pracy, gdy gospodarka ponownie się otworzy. Proces otwierania swoich gospodarek ogłosiły już niektóre amerykańskie stany. Pierwsza faza to odmrażanie najbardziej podstawowych gospodarczych działalności. Wśród stanów, które niedługo mają rozluźniać ograniczenia, jest Georgia. Od jutra swoją działalność będą mogły wznowić tam m.in. kręgielnie i siłownie, a od poniedziałku restauracje i kina. To zbyt wcześnie, wskazuje amerykański prezydent. Powiedziałem gubernatorowi Georgii, że zdecydowanie nie zgadzam się z jego decyzją o otwarciu niektórych obiektów krok ten narusza wytyczne fazy pierwszej. Pomysł spotkał się także z krytyką niektórych przedstawicieli władz lokalnych, a część przedsiębiorców zadeklarowała, że i tak nie wróci do pracy. W Ameryce Łacińskiej epicentrum pandemii COVID-19 jest Brazylia. Do tej pory potwierdzono tam ponad 43 tysiące zachorowań, a bilans zgonów zbliża się do 3 tysięcy. Ludzie chowani są w masowych grobach. Koronawirus zbiera swoje żniwo także w Europie. Liczba zakażeń przekroczyła tu już milion osób, a liczba zgonów 107 tysięcy. I choć w niektórych krajach, szczególnie Europy Zachodniej, sytuacja wygląda na stabilną, to scenariusze na przyszłość nie są optymistyczne. Chociaż liczby w Europie Zachodniej są niższe, widzimy niepokojące tendencje wzrostowe w Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz w Europie Wschodniej. Większość krajów wciąż znajduje się na wczesnym etapie epidemii, a te, które zostały dotknięte wczesną pandemią, obserwują teraz jej odrodzenie. Nie popełnimy błędu przed nami jeszcze długa droga, ten wirus będzie z nami przez długi czas. Dobre wieści są takie, że ponad 700 tysięcy osób na całym świecie wyszło z choroby. Tymczasem trwają intensywne prace nad lekiem zwalczającym COVID-19. Jeszcze w tym miesiącu co najmniej cztery szczepionki będą testowane na ludziach. Dziś badania kliniczne rozpoczynają Brytyjczycy.